przybytek Ducha Świętego. W chwili poczęcia Maryi zamieszkał w niej Duch Święty, wieczna miłość Ojca i Syna, i zachował ją od wszelkiego cienia grzechu. Potem dzięki działaniu tego samego Ducha począł się w jej łonie Syn Boży. Następnie przez całe jej życie, dzięki łasce Ducha, w pełni spełniały się jej słowa: oto ja, służebnica Pańska. I wreszcie dzięki mocy Ducha Świętego Maryja z całym swym człowieczeństwem została wzięta do nieba, gdzie przebywa u boku Syna w chwale Boga Ojca. Maryja, przybytek Ducha Świętego, jest wzorem serca przemienionego dzięki łasce Bożej. Ona prowadzi nas do Eucharystii, podczas której dzięki Duchowi Świętemu Chrystus staje się dla nas ciałem i zamieszkuje w naszych sercach. Pozwólmy się przemieniać Duchowi Świętemu dzięki jak najczęstszemu przyjmowaniu Komunii Świętej. Prawdziwa mądrość życia posiada w sobie coś z królewskiego daru, czyli coś ze szlachetności i wyjątkowości. Dlatego Ewangelia Chrystusa przekonuje nas, że autentyczna mądrość nie jest wyłącznie wynikiem ludzkich starań, inteligentnych zabiegów czy wytężonej pracy, lecz również i przede wszystkim darem, którego udziela nam Bóg poprzez Ducha Świętego. Kanałami, przez które przychodzi ów Boży dar, są wiara i miłość, co sprawia, że siedzibą naszej prawdziwej mądrości jest nie tyle rozum, ile raczej nasze serce. Maryja uczy nas, że to właśnie duchowe serce pełni funkcję symbolicznego centrum życia człowieka. Jest ono ośrodkiem podejmowania właściwych i zgodnych z wolą Bożą, a nie tylko logicznych decyzji. Czy mam osobistą relację z Duchem Świętym i ufam w Jego moc? Maryja jest naprawdę błogosławiona, ale nie tylko dlatego, że urodziła i wychowała Jezusa, ale dlatego, że przyjęła z wiarą wolę Bożą i czynnie ją wypełniała. Na tym polega autentyczna wielkość Maryi, która czyni ją błogosławioną. Jej błogosławieństwo płynie z wiary, która otwiera życie człowieka na działanie Ducha Świętego i sprawia, że przynosi ono błogosławione owoce na chwałę Bożą. Cała szlachetność narodu polskiego wiąże się bardzo z czcią dla Matki Najświętszej. Cała ta, że się tak wyrażę, elegancja polska jest wynikiem wychowania w kręgu promienia, który wypływa z naszego szlachetnego stosunku do niewiasty w Matce Boga. Całe nasze życie rodzinne i domowe bardzo wiele czerpie z godności i dostojeństwa Matki Boga. O jak wiele zawdzięcza jej naród polski w kształtowaniu swego narodowego obyczaju.